Oho, oho, oho. I wylądował. Witajcie moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście znowu opera. Przed wami Cycle. You there, Prospector? The name's Batum. I figured I'd give you a quick rundown of what's what, seeing as we're gonna be working together. Czekajcie, czekajcie. Ja dopiero uruchomiłem tą grę, już mnie wrzuciło w grę. To okej, to jest resolution quality? Skoro to wszystko tak tego? Może autodetect? Apply settings? Wydaje mi się jakiś taki rozmyty ten obraz. No właśnie. Apply? No to teraz to już jest w ogóle szajs. O, proszę. Dobra, zostawimy to na razie w ten sposób. Witam was, moi kochani, bardzo serdecznie. Można powiedzieć, że w kolejnej operacji. Ciężko to będzie jakokolwiek... Now call a drill down on it to get some ore. Heads up, the drill distracts some water. Take it down. O, nice. Stańmy sobie jakoś gdzieś tam na wyżej trochę. Żeby mieć lepszy celownik. No i okej. Nie mam pojęcia zielonego, o czym jest ta gra. Szczerze mówiąc, w tym momencie jest darmowy dostęp do niej na Epic Store. I pomyślałem sobie, że no kurde, no dobra, skoro jest darmowy dostęp, czemużby nie? Może mnie to skusi kiedyś do zagrania, albo może na przykład do kupienia tej gry. Bo tytuł jest płatny, umówmy się. Ale niektóre płatne tytuły są o tyle epickie, że czasami warto jest je kupić. A nie tylko liczyć na darmowe gry. I tak też sobie to robimy. Open Gear Store. F. Good. Now that you've got a real gun, extracting that ore is gonna be a whole lot easier. I hope so. Yay. Zastanawia mnie, czy to jest... Czy to jest MMO? Co to jest? Czy to są jakieś takie warframe'owe akcje? O, rzesz ty, Boże, ty mój, ty w... Zawał można dostać. Jezu. Dobra, zobaczę jeszcze, co my tu mamy. Co tu się dzieje? And you can work on them in any order you like. Now let's go see if you can win a match. To jest dopiero pogoda. Hej, ale wygląda chociaż świetnie. Wait in? No spodziewałem się znowu przeciwników jakichś. A nie, okej, okay, to po prostu się... To po prostu działa. Ja pierdziu. O, wybaczcie mi, moi kochani, ale najgorsze jest to, że pada mi chyba kabel od monitora. Czekajcie chwilę.
Dobra. Wydaje się, że na razie jest okej. Okay. Muszę coś zrobić z tym kablem, no ale to będę musiał nad tym pomyśleć w przyszłości. Evac platform nearby. Zaraz, mam jakieś oznaczenie w ogóle? Na mapie? Mam jakąś mapę? O, mam jakąś mapę nawet. Gdzieś tutaj. Once you're on the surface, you'll be able to pact with other prospectors and improve your chances. I've activated a dummy for you. Try pacting with it. Te. Good call. The weapons won't damage each other, but there's a trade-off. Your shields are gonna have to shut down. You can break off the pact at any time, if you're okay with competition. Aha, okay. Czyli mogę wcisnąć T znowu? Nie, wcisnąć i przytrzymać. O Jezus Maria. To was pospawniło. Dobra, wolę pistolet. Zacznijmy od tego. Mógłbyś się zacząć ruszać. Takiego koleżkę mi zespawnowali? Dziękuję bardzo. Wiesz co, to już bardziej przydatny był... Nie wiem. Cephalon Shimaris. Idziesz ze mną? Czy mam cię kopnąć w dupę? O, żeż ty! Jeszcze tego mi na łeb nie spuścili. Okej, okay, I'm in! Okej, we've covered the basics here. You can always check the training ground and try out different contracts. Or just play around with the guns. Okej, go to station. Game modes. Plain lone wolf, plain in squad. Okej, okay. Loadout. A, okej, okay, to jest Gear Store po prostu, to mam natomiast ze sobą. Crafting, bo sobie mogę stworzyć dodatkowe bronie. Tylko muszę zebrać różnego rodzaju minerały. No, dobra, generalnie Warframe, więc tu nie ma nic nowego. Teleporter, Revitalizer, zdolności. Turecik. Dobra. Okej, okay, kamizelki jakieś kuloodporne, flying suity. A tu są materiały, które mi są potrzebne, a które mogę zebrać, dobra? Frakcje. Zielonego pojęcia nie mam, o co chodzi. Kostiumy. Okej, okay, czyli... Czy jest coś... Wydaje mi się, że na razie nic nie widzę z jakąś mikropłatnością. To mogę sobie przynajmniej przejrzeć. A, okej, okay, dobra, te szarawe to pewnie jest to właśnie. Ha, damn. Czy my mamy tu jakieś coś ładnego? Chciałbym ładnie wyglądać. Może być chyba. Dobra. Ups, back. Base suit. Emotki. Pff. Dbam o to tak bardzo, że panie. Okej, okay, nawet rękawiczki, co? Okej, okay. Cofnij i buty. Fashion frame. Fashion frame. No to... Wybrałbym sobie buty normalnie, pasujące do wszystkiego. Niech będzie coś takiego. Okej. I tu są Founders Paki, czyli ile musielibyśmy zapłacić za... Ciężko powiedzieć, co tak naprawdę. Chest piece? No okej, okay, albo cały armor. No tu macie... Aha, dobra, tu macie wszystkie armory za 50 dolków. 50 dolków.
plus weapon skiny. Czyli to jest co, 250 zł jakoś? No okej, tutaj w zasadzie część tylko tego. Kupę waluty premium, ale zaraz, na razie się nie złapałem na tym. Archetype. Champion. Trucker. Foreman. Syndicate Enforcer. Champion? O! To może champion? Czekajcie, czekajcie. Najważniejsze to jest dobra stylowa. O, fu. Może nie champion. Trucker. Dobra stylowa z futerkiem. Powiedział, co wiedział. Back. Rękawiczki. Cyk. Butki, cyk. Siut, cyk. Cyk. He? Dobra, będzie, nieważne. Factions. Dobra, crafting, okej, okay, loadout. No okej, okay, jakoś nie doszedłem. Do czego miałbym wykorzystać te punkty? Anders? Czy ja tu mogę w coś? Nie. Crafting. Utilities. A, okej. Okay. Zakładam, że to będzie na tej zasadzie działać. Że można albo to zbudować, albo to po prostu kupić, nie? No dobra, na razie nieważne. Play in squad. Matchmaking in progress. No dobra, zobaczymy sobie. Idź kostium. Ja sobie przez ten czas jeszcze zobaczę, co tu jest. Syndicate Enforcer. Masz jakiś inny ryj? Nie masz. Nie chcesz. Foreman. No okej. Okay. Oni chyba się nie różnią zdolnościami. Fortuna 3. Select the faction you want to work in favor. Królew Osiris. Ika. Osiris. Whatever. Engineers contracts. Ready, ready, ready. Can I be ready? Some fhere. A, bo to jest kilka tych. Laser drill. I co? I back. Jak ja mam się zrobić ready? Niech mi ktoś doradzi. Aha, no, okej, to ja jestem ready, to mnie po prostu tak wczytało. I czekamy po prostu na zakończenie. To ciśniemy. Escape nie działa jako back, a to jest dla mnie w ogóle domyślny cofnij. Okay, mates, come on. We have few teams. Contracts available. Complete as many as you can, and then get off this rock before the storm finishes you off. Okay. No dobra, niech będzie. Tu już coś działa? Okej, coś działamy. Dobra. Jakieś kredyty, nie kredyty, panie. O co kaman? Na tym polega farmienie waluty tutaj, tak? Dobra. Czyli mamy wydobyć jak najwięcej po prostu. Jakiś to sens ma. Nie wiem, co to jest. Przez chwilę myślałem, że mogę to zniszczyć. Okej. Tu są kryształy. Czy ja mam jakieś możliwość oznaczenia? Chyba nie. Wydryluję was. Wow.
Dobra, nice. Nice. Noż, come on! Więcej was matka nie miała? Już spokój będzie, nie? No dobra. Fajna ta tarcza, podoba mi się, że jest. Chciałbym mieć jej więcej. Tam co jest? Okej, to wszystko są materiały. Ankomony, komony i w ogóle. Mony, mony. Zaraz, tam jest Chuck Norris. Idę do Chucka Norrisa. Co ty tam odnalazłeś znowu? Co za moron? Whatever. Dobra. Jakiś coś chce mnie wydrylować. To jest jakby co, nowe podejście do... Ciężko powiedzieć, co to jest Battle Royale. Powiedzmy, że to jest Battle Royale. Zaraz, czy ja mam możliwość? Mam możliwość, to ja poproszę. No okej. Dobra. Nice. Właśnie na górę. Idę ci pomóc. W końcu jesteśmy chyba w tej samej drużynie. Czy to jest w ogóle jakaś komunikacja głosowa? Ktoś mnie oświeci. Okej, okay, ruszajmy do przodu. Jest to jakaś mapka? O, jest jakaś mapka. Tak ostro przemy na tych dodatkowych playerów. Oj. Zakładam, że jeszcze nam się gdzieś z jakiejś strony pojawią. Zdechaj. Ile tam tego wydobywania jeszcze? A, już. Dobra, nice. Completed. I jeszcze co? To są zabójstwa na przeciwnikach, tak? Idziemy na pełnej, no to... To jest jakiś taki, nie wiem, Battle Royale Evolve. Chociaż tutaj na razie nie widać przeciwników w ogóle. Rozumiem też, że powinniśmy się dobrać do tego wiertła tam. Nice, okej. Where to next to? Drilling process. Nie wiem, czy jeszcze mam co drylować i po co, no ale jak mamy zabijać przeciwników, to wtedy przynajmniej przeciwnicy się pojawiają, nie? Nara, idziemy dalej. Do tego dużego wiertła. Bryzga kwasem, trzeba uważać. Ja sobie myślałem, że tutaj tylko jeden rodzaj przeciwników jest. Królew.
Dobra, ja obejdę gościa z drugiej strony. No, noż w mordę. Okej, nice. Nice. O, coś mnie biją. Nie do końca wiem co. Dobra. Reload. Contract completed. O, jaki duży przeciwnik. No właśnie miałem mówić. Core temperatures have returned to safe levels. Reactivating laser drill. Warning. Platform ready for relocation. Please observe standard safety protocols while in the air. Okej, nice. Weźcie mi, dajcie przejść. I want to see this. Albo nawet jeszcze wyżej. Laser drill. Czekaj. No to może być całkiem fajna giera do pogrania z Xerosem. O nie. O nie. Nie. No dobra, to umarłem. I hapsy mi się przecież nie zregenerują. No dobra, to ja mogę z ziemi. Już pójdę se butem. Heat. Nie, dajcie mi spokój. Nie. Podejdę tam na przeciwnika. Nie wiem, czy to nawet przeciwnik jest... Nie, to chyba nie jest przeciwnik, tylko to nasi są. Ciężko tu chyba rozpoznać. Zresztą ja zawsze miałem jakiś problem z rozpoznawaniem, który to jest przeciwnik, który nie. Nie here, tylko ter. Mamy go? Chyba go mamy. Tam gościu biegnie. Widziałem go ewidentnie. Okej. I will try to be careful. Okej, czyli to nie jest problem jakby zamykającej się strefy czy coś takiego, tylko po prostu trzeba podążać za wiertłem. Podnieś. Adrenalin shot. Szlak by to trafił. Na takich małych punktach health, HP. Gościu uciekł.
Jakby to szlak. Ten się z kimś. A, no. To on się z takimi przeciwnikami strzela. Z takimi przeciwnikami to tam. To się strzelaj. Okej, okay, szukajmy dalej. Działem. Oj. Ja tu naprawdę ciężko jest mi rozpoznać, kto jest kto. Nice. No dobra, jak ja zbieram ten ogień, to moglibyście się tam tego. Da, ale pocisnęło. Nie widziałem tego działka wcale. Wow. No dobra, i co? Od nas dwójka została. Rewards. Czy zostaną jakieś nagrody w ogóle? No proszę. No proszę. Rozumiem, że dostałem jakiś level. Ciekawy level czego? Osiris, Standing Increased, Runner. Spoko. I co? I tyle? O, come on. Jakiś poziom konta, czy coś ty... No nie wiem, no to jest jeszcze gra taka w dopracowaniu. Ale przynajmniej warto było to zobaczyć. Zaraz, cofnij. No właśnie. I teraz można sobie, jeżeli mi się utrafi, jeszcze parę materiałów zebrać, to coś tam będzie można sobie zrobić. Okej. Parę rzeczy widziałem. No w takim wypadku zostaje tylko farmić. Spróbujemy sobie zagrać jeszcze jedną taką gierkę. Czemużby nie? Play in squad. Więc możecie zagrać pojedynczo i wtedy to rozumiem, że to jest całkowicie Battle Royale. O surowce, zasoby i tak dalej. Natomiast możecie zagrać sobie ze znajomymi i wtedy we czwórkę możecie się pobawić trochę, postrzelać do przeciwników, do potworów, no generalnie jak wam tam wygodniej. Fajna rzecz, wygląda to przynajmniej całkiem w porządku. Jakościowo jest fajnie, bo i chodzi to płynnie, i nie ma jakichś wielkich problemów. Ja jeszcze jestem nieprzyzwyczajony do celowania, bo gdzieś tam jest jakiś taki, nawet nie to, że problem w celowaniu, tylko taka czułość charakterystyczna jest, ale podoba mi się. Gierka jest naprawdę spoko. Przypomina mi strasznie Warframe, wiecie? Tylko wydaje mi się, że jeszcze parę rzeczy jest mi do poprawienia kwestią jakąś taką graficzną, bo wydaje mi się, że bardzo małe rozdzielczości są tekstur. To mogliby sobie jeszcze zajrzeć do tego. Ale powiem wam, no, piękna rzecz, nie ma co gadać. Ładnie wygląda, dobrze się prowadzi. I strasznie właśnie przypomina mi Warframe, dlatego może mi się tak bardzo podoba. Na zasadzie, że wiecie, też znowu farmimy, żeby sobie zbudować coś i farmimy, żeby sobie więcej farmić i żeby sobie zbudować coś. Tylko, że ja nie lubię akurat takich player to player strzelanek. Właśnie tych Battle Royale jak Fortnite czy coś w tym stylu. Ale jeżeli wy też nie lubicie takich Fortnite'ów, nie Fortnite'ów, to może jest fajne wyjście takie pomiędzy, nie? Że z jednej strony robicie to, co lubicie, czyli farmicie, tak jak w Warframe ja czy wy, a z drugiej strony na przykład strzelacie sobie do przeciwników, nie? Także może to jest jakieś takie wyjście pomiędzy. Fajnie się zapowiada przynajmniej. No, come on. Tylko, że trzeba chyba wygrać, żeby dostać hajsy. Hajs, baby. Tak mi się przynajmniej wydaje, wiecie? Ups. No, okej. Okay. No dobra, no to jak Osiris, no to dajmy, że ciśniemy w ten Osiris. Whatever. I poczekamy sobie, zanim ktoś coś, gdzieś coś, ktoś. Czy tu backspace chociaż działa jako cofnij? Nie, tu nic nie działa jako cofnij. To jest największy bug. Mogę zreportować buga? SCP.
escape.doesn't get you back. This is bad. Submit. Dobra, to nieważne, co to jest. No. Ten detonator to jest co? To jest granatnik? Nieważne. Okej, okay, poszczelajmy jeszcze do przeciwników. Over here. All right, prospector. Wysiadanie to jest chyba najdłuższy proces. Proces. Aha, dobra, to jest taka flora po prostu, fauna. No ciężko powiedzieć o zwierzęciu, które ma liści na łbie. Dryluj. Gdzieś po lewej się pojawili. Dobra. Tylko to ściąganie, znaczy można było zrobić jakieś tam ściąganie, że po prostu po zabiciu przeciwnika nie trzeba już tam leźć w to miejsce, żeby coś podnieść, no ale... I don't care so much as I would to. Przejmij na ryj, a nie marudzisz. Dobra, idziemy dalej, bo to przecież... Trzeba tu questa zrobić. Nie. Nie. Jezu, co tu się dzieje? Don't. Ja pierdziu. Jezu, więcej was matka nie miała. O Jezu, mam na ryju. Dobra, dawaj tego grzyba. Gdzie jest deposit station for grzybsons? Jaki to ma doskok, okej. Pierdziel. Dobra, rozumiem, że mam oznaczony ten grzyb station. No to ruszam do grzyb station, żeby oddać grzybs. 30 metrów. 20 metrów. Check me out. Nie, no come on. Nie dotrę do tego grzyb station. Harvesting grzyb station. Nie, te G to nie są grzyb station. To gdzie są te grzyb coś tam? Nie. Słyszałem tu ptanie. Where can I? They may be near. Okej, rozumiem, że już oddałem te grzyby, tak? Dobra, pies mortelizał. Ciekawe, gdzie to jest oznaczenie.
O, to mi się spadło. G-Store. Careful with that, it's hot. Dawaj mi ten karabinek. Common X1, a jak? Śmieszny karabinek. Dobra. Dalej powinienem grzyba szukać. Here. No, come on. Hop. O, grzyby. Ja tam idę na grzyby, ja to jestem wielki zbieracz grzybów. O matko, kochana, muszę obejść to dookoła. Ja bym se też wyskoczył? Gdyby nie ta niewidzialna ściana, to już bym dawno powrunął. To jest gdzieś tutaj. Ktoś do mnie strzela? Nie. Okej. Grzyb. O. No i se wybuchłeś. Nara. Okej, okay, tu skończone. Collect. Sankio. To teraz... O, tam mam jeszcze grzyby. No, grzyby. Gdzie są grzyby? Tu są grzyby. Oczywiście, tam gdzie jest najwięcej przeciwników. Nara. Nie, zapomnij. Nie piszę się na taką imprezę. Nie chcę, żeby mnie zerżnięto w popelinę. Reload, reload. Nie, 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 dobra, nie reloaduj. Nie, nie reloaduj. Uciekajmy po prostu. Dolecę? Proszę, proszę. Chciałem. O Jezus Maria, ile was tu jest? No weź, nie, 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 nie. Helpujta mnie! Helpujta! Ta jeszcze się okaże, że stąd wyjść nie ma, nie? Uhu, dobra. A już myślałem, że mnie załatwią. Biegł się, biegł. No, no kurde, jeszcze wleciałem więcej tych ohydnych ohydzdw. Please don't, please don't, please don't. Boost? Nie ma opcji. Jezu, gdzie są moi towarzysze? 500 metrów od nich musiałem odejść, oczywiście. A tu są jakieś grzybki. O. Wow! Więcej was nie było! Czekaj, czekaj! O, co tu? Flashed gun. Grzybek? One shroom. Uj, tam gościu dostaje straszne obrażenia. Tell me why. Tell me why. Sorry, but I getting shrooms. Okay. Grzyb. Następny grzyb jest tu. No. Grzyb. Likely dropped by a prospector during a violent encounter. Pick it
up to take the bright cap mushrooms inside. No dobra, okej, okay. Wszystko ładnie, pięknie, tylko że... O, ale żeś w ryj dostał. Zacznijmy sobie tą broń. Też jest spoko. Taki piu-piu. O, piu-piu-piu-piu. Dobra, gdzie mam te grzyby oddać? To jest, rozumiem, oznaczenie tych oddania grzybów, czy... Nie wiem. A to jest co? Nie, nie, to nie jest to. No oczywiście. Zawsze jakieś trujące zielonkawe... Dobra. Nic mi nie będzie. Znaczy, no nie będzie mi aż tak. Ała, 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 ała. Niech mi się szybciej tarcza ładuje. Modlitwa do wszystkich świętych, normalnie. No biegnę, czekaj. Czekaj. Wcześniej było ludzi od groma, a teraz to jest ludzi tak o. I tu się grzyby oddaje, tak? Ja tych grzybów nazbierałem trochę. Tererem. Ups, nie to wcisnąłem. O si. Wszystko? Wszystko. To teraz jeszcze trzeba grzyby znaleźć. Okej, okay, czyli konkretnie na łapce są tam. W konkretnych miejscach. Dobra, to tutaj gdzieś było ich najwięcej, tych grzybów. Jak to jest z tą burzą? Ona jest? Nie ma jej. Przydaliby się jeszcze przeciwnicy tacy Nemesis. Nie, proszę, nie, no nie strzelaj do mnie. Ale headów zebrał. Teraz, bo się wtopię w drzewo. No come on! Mogłem uciec w sumie gdzieś tutaj na tego. Mógłbyś mi pomóc? Halo? Ta, to mi pomógł. No dobra. Rewards jakieś, jakiekolwiek? James Fletcher, no dobra. Tylko że golda nie dostajesz, jak je nie wygrasz. No to nie ukończyłeś misji. No dobra, powiem wam, słuchajcie moi kochani, mnie się podoba, fajne, na razie alfa, ale warto sobie sprawdzić, więc jeżeli będziecie mieli ochotę, okazję, macie Epic Store albo macie już tą grę, no to wyraźcie swoją opinię w komentarzu. Jeśli nie, to pograjcie, zobaczcie, bo mi się zapowiada fajnie i ja się nawet fajnie bawię, powiem wam, póki co. Póki jeszcze ci hardkorowi gracze, którzy strzelają heady po prostu prawy, lewy, prawy, lewy, prawy, lewy i ja jestem martwy, to jeszcze nie weszli do gry, to jeszcze jest fajna dla mnie rozrywka. Naprawdę się świetnie bawię. Póki jeszcze tyle z tego mam, to się świetnie bawię. Czy sobie to przywarmię coś więcej na ten temat? Ciężko powiedzieć. Jeżeli będziecie chcieli to oglądać, to może się z Xerosem skusimy. Natomiast na razie... Zapraszam was, sprawdźcie sobie sami, czym jest ta gra. A póki co, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia już wkrótce. Hej, hej!